Witam serdecznie bliźnięta w czytaniu tygodniowym. Spójrzmy, co przyniesie dla Was kolejny tydzień. Trójka mieczy. Ojaj, król mieczy. Czwórka buław, stabilizacja. I rycerz mieczy. No nie jest to Wasza energia, ale widocznie będzie Wam potrzebna. Widocznie będzie Wam potrzebna w przyszłym tygodniu, ale zobaczmy, uzupełnijmy sobie karcioszki, moi drodzy, uzupełnimy sobie karcioszki. Ja sobie sięgnę tutaj. Sięgnę sobie tarota iluminatów. I zobaczmy, czego dotyczyć będzie strata pieniędzy. Rozumiem. Rycerz mieczy, dobrze. No tutaj mamy stabilizację, no ale dobrze, niech to będzie. Trójka pentakli i rycerz siła, czyli pokonacie wszystko. Dobrze. Posłuchajcie, moje miłe bliźniaki. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, będziecie musiały się pogodzić z jakąś stratą. Stratą zobowiązań, stratą pomysłu. Coś odejdzie od Was daleko. Nie będzie, no niestety, będzie to skazane na porażkę, tak? Musicie się z tym pogodzić. Poza tym w połowie tygodnia jakieś sprawy urzędowe, zawodowe. Może to być sąd, prokurator, sędzia, adwokat, lekarz, ale sprawy zawodowe, tak? I tutaj się będzie na tym polu sporo działo. Pod koniec tygodnia, moi drodzy, stabilizacja, czyli nowy projekt, podpisywanie umów, zwrot długów, tak? Czyli gdzieś tam ta stabilizacja wraca, ale początek tygodnia, olbrzymi strach o utratę pieniążka, o utratę tego, co mamy, tak, że nie wydołamy, nie damy rady i jeszcze urzędy przytłaczające, urzędy, które nas po prostu w jakiś tam sposób przytłaczają, więc moi drodzy, nie martwcie się, bo koniec tygodnia przynosi rozwiązanie, spokój, stabilizację, czyli coś podpisujecie, tak, podpisujecie, jesteście zadowoleni i koniec tygodnia mówi, że wyjeżdżacie gdzieś prawdopodobnie na jakiś wyjazd z siłą, z energią, nie jest to odpoczynek, jest to, może tak, jest to odpoczynek, ale jest to odpoczynek czynny, gdzie główka pracuje. Mam siłę na przyszły tydzień, mam co robić, mam zajęcie, będę wiedział, co mam zrobić, tak? Czyli coś mi się tutaj nie udało dopiąć, coś musiałem stracić, coś musiało odejść, coś musiało urzędowo nie załapać, a jednak coś dla siebie ugrałam. Jest ta stabilizacja, jest ta umowa, jest ten pieniążek, jest ten kredyt, nie wiem, jest ta darowizna, tak, czy otworzyłem w końcu tą działalność, otworzyłam tą działalność i idziemy siłą, kończymy tydzień odpoczynkiem, ale jest to taki odpoczynek, ja siedzę, czy ja leżę, ja oglądam film, ale ja myślę o tym, co będzie w przyszłym tygodniu dla mnie w pracy. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o single, myślę, że raczej nie będziecie się skupiały, moje drogie bliźniaczki, w tym tygodniu za mocno na uczucie, bo tych uczuć tutaj w ogóle nie widać, więc moje single, po prostu bardziej się patrzcie, może początek tygodnia skupcie się jednak na pracy, a dopiero w drugiej połowie tygodnia, jak już złapiecie tą stabilizację, to możecie sobie ruszyć gdzieś na dyskotekę, do klubu, popatrzeć, poszukać, ale będzie to coś takiego sobie leciutkiego, co nie wpisze się, nie zapisze się za mocno w Wasze życie. Jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, to tutaj uwaga, moi drodzy, jeżeli razem w coś inwestujecie, wchodzicie, chcecie kupić jakąś nieruchomość, proszę, bardzo Was proszę, przeczytajcie 10 razy, zanim podpiszecie. Dlatego, że nastąpił jakiś kruczek, jest pominięty jakiś kruczek i to są sprawy urzędowe. I to wynika z tego, że tak karty podpowiadają, że niejako
Ogólnie nie wiem, jaka sytuacja u Państwa, ale to proszę pod siebie. Jeżeli szczególnie coś kupujecie, tak, to żebyście nie stracili, bo stracicie, bo karty podpowiadają, że możecie stracić olbrzymie pieniążki. Po prostu dla świętego spokoju przeczytajcie jeszcze raz umowy, kontrakty, umowy o pracę, tak, czy zanim otworzycie działalność, po prostu dlatego, że jest olbrzymi ruch. I tutaj jest, nie wynika to z Waszej winy, nie z winy, znaczy ogólnie nie z chęci oszukania Państwa, natomiast wynika to z błędu, szybkości, czyli jest to jakiś błąd drukarski, tak? Jakaś kaczka. Natomiast proponowałabym, żebyście to przeczytali, bo to później będzie rzutowało na tym, że przez to możecie stracić olbrzymie pieniążki, które chcecie w tym tygodniu zainwestować. Pod koniec tygodnia, jak widzę, podpisujecie, jesteście zadowoleni, czyli ta stabilizacja wraca, tak? No i koniec tygodnia, moi drodzy, dla Was siła, wyjazd, bardzo fajne, czynne spędzanie czasu, czyli nic złego się nie dzieje, czyli udało się niejako wychwycić ten błąd, tak? Lub wychwycić osobę, która się do tego przyczyniła, ale nie jest to osoba, która chce Was na siłę oszukać, ale coś w tym po prostu, coś w tym wszystkim jest, więc no tak tutaj mogę powiedzieć. Uczucia to dopiero myślę, że sobota, wieczór, niedziela, jeżeli uczuciowo w związkach, to raczej będą to takie sprawy przyziemne tutaj dla bliźniaków i ich partnerów. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to stawiałabym, no cóż, jest tutaj pominięcie w testamencie. Ach, no właśnie, to nie zdrówko, to jeszcze jest tutaj, dodam, że pominięcie w testamencie, moje drogie bliźniaki. Też po części rysuje mi się taka historia, to już powiem ogólnie, dobrze, no muszę to powiedzieć, ja wiem, że mące, że tutaj myśli wyprzedzają słowa, ale dochodzi mi tutaj też historia urzędowa, borykanie się z urzędami, ale ostatecznie pod koniec tygodnia właśnie dochodzicie do normy, jesteście zadowoleni, szczęśliwi, ale dopiero na koniec tygodnia, cały tydzień w nerwach, w stresie niepotrzebnym, bo wystarczy, że się temu przyjrzycie troszeczkę na to spójrzcie z innej perspektywy, sprawdźcie dwa razy lub trzy nawet, jeżeli możecie, i wtedy wychwycicie błąd lub osobę, która po prostu popełnia ten błąd. Ona nie robi tego celowo, ona nie chce oszukać, ale niejako to samo wypływa, samo z siebie w jakiś tam sposób wypłynie. Jeżeli chodzi o zdrówko, to trzeba będzie troszeczkę wydać. Jeżeli chodzi o panie bliźniaczki, no to coś im się nie podoba, tak? Nie wiem, czy już... Przepraszam. Utrata urody, czy poprawa urody, tak? Tutaj u pań bliźniaczek. I trzeba w to zainwestować. Jeżeli chodzi... To tutaj podczas biegu, bieganie, jeżeli Państwo, którzy... Cholerka jasna, przepraszam. Państwo, którzy biegają, uprawiają wyczynowo ten sport, to proszę uważać na kostki i na kolana, bo są narażone w tym tygodniu na zbicia, stłuczenia, na zwichnięcia, na skręcenia, więc tutaj tego typu rzeczy, ale tutaj koniec tygodnia mówi, że nie będzie to rzecz, to znaczy karta, tak, tutaj siła mówi o tym, że poradzicie sobie z tym, oby nie za szybko działać, nie za szybko biegać, tak, bo tutaj mówimy akurat o biegach, to wtedy może troszkę zwolnić tempo, o tak bym powiedziała, bo przez to, że połączycie w tym biegu, nie odłączycie pracy, nie odłączycie emocji, nie odłączycie myśli, to może się zdarzyć tak, że po prostu gdzieś czegoś nie zauważy, dołka, kamienia, no może się przeróżne rzeczy mogą się przytrafić. No życzę, żeby było wszystko, życzę Państwu, żeby było wszystko w porządku. No i cóż, widzimy się, moi drodzy, w następnym czytaniu za tydzień. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.